Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do kolejnego Q&A, to jest 30 już. I teraz tak, no zacznijmy od pytań. I tak jak widzimy, mamy tutaj pytania odnośnie SGS 3 Mini. I kiedy na YouTube włącza się jakość HQ, to jaka jest rozdzielczość? Generalnie zasada jest taka sama przy każdym telefonie, tylko po prostu on jest inaczej później skalowany, ten obraz. Ale zasada jest taka, że generalnie HQ to jest 720, tylko w gorszej jakości, bo jeżeli macie włączone, pojawia wam się HQ albo macie jakby niepoświetlony to HQ, a macie też tą opcję, kiedy jest HD, czyli podczas normalnego oglądania, to jeżeli jest HQ, to czyli high quality, to w tym momencie telefon traktuje tak, jakbyście oglądali to przez sieć transmisję danych po prostu. Zauważcie, że jak włączycie w aplikacji sobie film, to jeżeli włączycie go przez transmisję danych, to maksymalnie macie HQ, a jeżeli włączycie przez Wi-Fi, to macie HD. I jest czasami możliwość włączenia tego, żeby po prostu oglądać na transmisji danych właśnie wysokiej jakości. No ale nie wiem, dlaczego w tej aplikacji od YouTube to nie działa. No i tak jak wspomniałem na początku, dużo zależy od tego, jaki film jest po prostu nadany u danego tutaj youtubera. I na przykład mogę wam powiedzieć tak, że wszystkie filmy, które są na przykład u Mariusza Max Kolonko, czyli tam Max TV, to się tak nazywa chyba, to on ma chyba wszystko w 480 i jak włączycie sobie, to niby się wyświetla HQ, ale powinno ono się zdecydowanie szybciej ładuje niż na przykład w obraz w zwykłym HQ w każdym innym filmie, który ktokolwiek nakręcił w 1080 czy w 720. On ma po prostu bardzo kiepską jakość. Jak wejdziecie przez przeglądarkę standardową po prostu w komputerze, to on ma maksymalnie 480. Więc po prostu dużo zależy też od filmu, który jest nagrany na danym kanale. Ale jeśli chodzi o HQ, to myślę, że to jest 720, ale w gorszej jakości, bo ono się zdecydowanie szybciej ładuje. Ale nie zawsze może być czasami 480 wrzucone, więc... Więc tak, to bezprzewodowego ładowania, ja bym proponował stację dokującą. Ja wiem, ona jest tańsza, bo ona kosztuje tam, ale to chyba 150 zł to chyba nie oryginalna kosztuje, bo taka na przykład do Galaxy Note tam powyżej 200 kosztuje. Stacja dokująca, jeśli ktoś nie wie, to po prostu tam po podłączeniu telefonu mamy dostępne dodatkowo porty USB pełnowymiarowe, więc to jest akurat bardzo fajne. I możliwość podłączenia pod telewizor. To są takie dwie dodatkowe rzeczy, które tam się pojawiają. A bezprzewodowe ładowanie to po prostu mamy taką tackę, gdzie kładziemy telefon. No nie wiem, może uda mi się, próbuję się dogadać z jakimś sklepem, żeby wysyłał mi akcesoria do testowania. No na razie to jest w fazie jakby tutaj rozmów, więc na razie nic więcej się nie udało jeszcze załatwić. W każdym razie no chciałbym, żeby to jakoś tam wyszło i wtedy będzie tych akcesoriów czy akcesorii więcej i dzięki temu no, będą częściej się pojawiać na kanale, a ja nie będę musiał ich zakupować, no bo niestety niektóre nie są mi potrzebne. Albo mam co do nich jakieś obawy, no a nie chcę wydawać 300 zł tak po prostu z tytułu tego, że po prostu, żeby wam pokazać, no bo niestety nie stać mnie na to. Tym bardziej, że zbliża się premiera Note 3, więc niestety muszę już odkładać sobie gotówkę na właśnie na tą okoliczność. Tak, tutaj odnośnie tego vloga, to ja wiem, że to, tylko że ja nigdy nie wychodziłem z założenia, że czy przy vlogach, czy przy zwykłych wideo recenzjach tutaj telefonów ja muszę pokazywać, że tak powiem, siebie, no bo to nie jest istotne moim zdaniem. Ważne jest to, że pokazuję telefon, pokazuję jak działa jego obsługa i tak dalej, że to jest jakby na kamerze nagrane, a nie przez jakiś interfejs, tylko wrzucone pulpity, które się obracają. No ale faktycznie mogę, nie mam żadnego problemu z tym, żeby zrobić takie vlogi, gdzie kamera jest skierowana na mnie. Bynajmniej nie dzisiaj, no bo dzisiaj niestety jestem jakby w kiepskiej formie. No i tyle. To jest to CSC. No to jest taki zbiór ustawień, który jest przypisany do danego ROMu i tym jakby w tej grupie ustawień są na przykład, nie wiem, strefa czasowa, języki dostępne,
jakie są profile GSM-u, dodatkowo jakie sieci są, które automatycznie pobiera sobie później te ustawienia do internetu, MMS-ów. To jest głównie przynależne do danego kraju i na przykład w softie niektóre są multi-CSC, że jest na przykład dla wielu krajów, więc myślę, że w ten sposób mógłbym to wytłumaczyć, nie wiem czy się da bardziej. Dziękuję bardzo za nagrodę Troublecovera, więc cieszę się, że doszło. Niedowiarkom to mogą sobie przeczytać, że rzeczywiście ten Troublecover dostał tutaj M. Kowalski, więc no myślę, że fajnie, że się przyda. Odnośnie zmiany CSC na S4, nie da się tego zmienić bez root, ale na S3 można wgrać 3-plikowy ROM i CSC. No właśnie, to właśnie kwestia z plików 3-plikowych, że rzeczywiście, żeby wgrywać, mieć pewność, że to wszystko jest dobrze zrobione, to lepiej 3-plikowy, bo tam jest wszystko czyszczone. Wtedy zaznaczamy chyba repartition, z tego co pamiętam. No i na S4 niestety nie było jakichś tam ostatnio 3-plikowych. Fakt jest taki, że problem był na przykład w S3, tak jak tutaj piszesz, z przejściem na przykład między 4.1 a 4.0, bo między przejściem między tymi dużymi softami czasami jest tak, że blokuje się bootloader czy coś takiego. Pamiętam, że czytałem o tym, że nie da się po prostu wrócić do wcześniejszego softu. I to jest o tyle też problem. Ale faktycznie, że najlepszym rozwiązaniem tego co czytałem, jak tutaj ktoś mnie pytał, to przy CSC to jest wgrywanie 3-plikowych ROM-ów z tego względu, że to CSC idzie jakby za tym ROM-em, a nie zostaje z poprzedniego softu, który został na telefonie. O, tu dziękuję. O, myślę, że nie wiem, że zawsze to jakoś inaczej mogę dotrzeć do Was przez to Q&A. Tym bardziej, że wiecie, powiem Wam szczerze, że są takie tygodnie, że jest tam mniej pytań ogólnie w ogóle na kanale, a są takie tygodnie, że jest tyle pytań, że nie jestem w stanie pod każdym filmem na wszystko odpowiedzieć, bo o ile nie dziwią mnie filmy, znaczy pytania pod filmami, które są powiedzmy świeże gdzieś tam, to czasami mam pytania pod jakimiś filmami, które są tam na przykład sprzed prawie roku, więc ciężko czasami mi to wszystko jakoś odpowiedzieć. W każdym razie, no tak jak wiecie, no czasami przychodzi taka. Znaczy to jest plus i minus, tak? Bo jeżeli kanał się rozwija na tyle, że dostaje tyle widzów, że autor nie jest w stanie odpowiadać, no to jest z jednej strony dobre, bo rzeczywiście kanał się rozwija i jest tyle tych subskrybentów i tak popularny jest kanał, ale z drugiej strony to jest minus, bo traci się trochę kontakt bezpośredni z widzem, no bo nie odpowiada się bezpośrednio na pytania pod filmami. No i myślę, że no, czasami pojawia się już taki problem przy dużej liczbie widzów, nam na razie to nie grozi. Więc spokojnie. Mam pytanie. No, moje S4 strasznie zacina się galeria. Chodzi bardzo wolno i zacina mi się telefon. Jest to od niedawna. Czekam odpowiedź, co mam zrobić w tej sprawie. Generalnie przychodzi mi na myśl to, że... Znaczy ja mogę Ci pokazać, jak u mnie to chodzi, tak? Czy to jest Twoim zdaniem zacinanie się, czy nie? Zróbmy sobie trochę jaśniej ten ekran. Ja włączę sobie galerię i pokażę Ci, jak u mnie to wygląda. Czy to uważasz, że to jest zacinanie, czy to nie jest zacinanie? Czy to, nie wiem, powoli chodzi, czy też nie powoli chodzi? Ciężko mi powiedzieć. Mi się wydaje, że całkiem sprawnie to chodzi, ale powiem szczerze, że przyczyną, gdzie tam mogę szukać, to jest to, że masz po prostu zdjęcia na karcie pamięci, która nie jest zbyt szybka i telefon nie jest w stanie tego szybciej odtworzyć niż karta pamięci pozwoli na odczyt danych. Więc to jest jedna rzecz, która bym tutaj pomyślał. Druga rzecz to może masz za dużo jakichś podpiętych kont do galerii, że ładują ci się na przykład zdjęcia z portali społecznościowych, gdzieś tam z Google, innych usług i tak dalej. Może to też jest przyczyną, więc tak myślę, że tutaj bym szukał. Rzeczy brane na faktury na firmę mają tylko rok gwarancji. O, tutaj nie wiem, to się nie będę wypowiadał, bo nie mam firmy, nie wiem jakie są realia tak naprawdę, więc przepraszam Was, ale tutaj się nie wypowiem. Potem mam pytanie, czy SGS4 kupione w MediaMarkcie ma coś po zmianie, na przykład logo MediaMarktu przy włączeniu? Nie, nic z tych rzeczy. Telefon kupiony w takim sklepie, to jest niebrandowany, on jest... znaczy tak, MediaMarkt, Saturn czy inne takie sklepy dostają je po prostu bezpośrednio od producenta, od Samsung Polska i tu nic nie jest grzebane. W tych telefonach one są zaklejone,
Czasami przychodzą dodatkowe naklejki od MediaMarktu, oprócz tych, które są od Samsunga czy od danego sklepu. Dodatkowo są zaklejone po prostu po tym, jak zostały wcześniej otworzone, na przykład po przyjeździe. Z tego względu, że no, przyjeżdża partia i sprawdzają, czy one nie są uszkodzone, bo na przykład jakby była cała partia uszkodzona, to w tym momencie no, w sklepie jest bardzo dużo tysięcy w plecy. W każdym razie, no może nie w plecy, no bo ten telefon gdzieś tam oddadzą, ale jego nie ma na stanie, tak? I oni go nie mogą sprzedać i dla nich to jest już strata finansowa. Więc spokojnie, żadnych logo, niczego takiego nie ma. Tam są niebrandowane, czyste telefony. Też miałem opóźniony dźwięk SGS2. Wyczyściłem taki tam, może to jest też jakieś rozwiązanie. Ja też zauważyłem, że na przykład w SGS4 wszystko fajnie chodzi, ok, teraz po tej ostatniej aktualizacji naprawdę, ale czasami bateria mi jakoś dziwnie wcina. Na przykład teraz odłączyłem jakiś, no teraz mam akurat 98%, ale to odłączyłem, nie wiem, z półtorej godziny telefonu temu od ładowarki, nie wiem, z godziny temu dobrą. I czasami jest tak, że bateria nagle ucieka w mig, więc taki czas resetuję telefon i mam spokój. Da się instalować aplikację Galaxy S4 na karcie pamięci? Tak, oczywiście, pokazywałem to w jednym z filmów. Jest to ograniczona jakby funkcjonalność do niektórych aplikacji, ale możecie spróbować, może akurat wasza aplikacja się tam znajdzie, więc spokojnie do menadżera aplikacji przechodzicie i później pierwsza w prawo to jest na kartę pamięci i możecie zaznaczyć takie te znaczki, te szałeczki takie. O, tak jak widzicie teraz na przykład, nie wiem, to są komentarze nawet, tylko nie wiem kogo, zostały automatycznie przez YouTube zablokowane, więc nie mam pojęcia. To jest jakieś oznaczone jako spam, ale nie ja mam wpływ na to, jak coś zostanie zablokowane, tak przy okazji. Mam kilka pytań odnośnie SGS4. W odtwarzacz muzyczny wchodzę, żeby przesłać piosenkę, telefon skanuje i nie znajduje urządzeń w pobliżu. Czy u Ciebie też się tak dzieje? Nie, ja bez problemu, ja się coś nie łączę co najmniej dwa razy bluetoothem z samochodem, więc bez problemu. Wiesz co, pewno drugie urządzenie masz włączone, że nie zezwala na wykrywanie albo zbyt krótki czas tego wykrywania jest, więc tutaj bym szukał problemu. Wyślę dwie piosenki, potem cały czas wyskakuje, że nie można wysłać, co jest nie tak z oprogramowaniem chyba. Już co? Nie wiem, nie zdarzyło mi się. Wysyłałem sporo plików ostatnio nawet na Bluetooth, takich tam po 200 mega, bo niestety drugi telefon nie miał Wi-Fi Direct, żeby to szybciej poszło. Wysłało bez problemu, no nie wiem. Ciężko mi to jakoś zaradzić. Nie wiem, spróbuj może po prostu z innym telefonem albo z innym urządzeniem. Może to właśnie urządzenie, jeśli z większą ilością urządzeń to nie będzie działało, to no wtedy szukaj jakby wady w SGS4. Spróbuj po prostu z innymi. Gdy naciskam, żeby obejrzeć jakiś film, przez jego wyświetlenie pojawia się niebieskie kółeczko ładowania, które brzydko wygląda, ma takie kontury. Spróbujmy, pokażę wam jak to wygląda. Przejdźmy sobie do galerii. O te kółeczko chodzi? Nie wiem, czy ma brzydkie kontury, no bez problemu, jeszcze raz spróbujmy. Ładuje się, no to trochę zawsze potrwa, tak? Tym bardziej, że to na przykład jest 1920, czyli Full HD. No zobacz, może to ładowanie też jest spowodowane tym, że masz po prostu film na karcie pamięci. Długo trwa odczyt, bo jest duży plik. Więc tutaj też bym poszukał rozwiązania. Takie małe pytanko. Miałeś pierwszego Galaxy S bądź S Plus? Miałem S-kę, nie miałem S Plusa. Co myślisz o tych dwóch telefonach? Sądzisz, że to prawda, że zwykły S jest lepszy od S Plusa? I dzięki za komentarz, znaczy za miłe słowa. W każdym razie tak, myślę, że te wszystkie co wychodzą, te S Plusy, Advanced, to one są takie jakieś, nie wiem, wykastrowane, mają albo gorszy procesor, albo wychodzi dokładnie to samo, tylko w innej obudowie, nic się nie zmienia. Albo zmieniają na przykład jakiś układ tam graficzny czy coś. One zawsze będą miały mniejsze wsparcie w deweloperach, więc jeśli chodzi o te starsze telefony, to na pewno polecam te czyste, czyli S-kę na przykład, a nie S Plusa, jeżeli ktoś teraz chciał kupować. Bo więcej softów będzie, tych nie takich modowanych, żeby po prostu przyspieszyć ten telefon, bo już trochę lat ma, to po prostu więcej softów będzie do S-ki niż do S Plusa, więc tutaj po prostu z każdym tym telefonem one po prostu szybciej umierają, szybciej aktualizacje umierają
To są takie wymuszone telefony na siłę, one nic nie wnoszą. Nie wiem, zobaczymy, teraz ma wyjść ten S4 Advanced czy coś takiego właśnie, który ma tam zdecydowanie lepszy procesor i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało, wtedy też powiem. Odnośnie czarnych plamek na S3, tak, miałem. Ciemne tła w ciemnym pomieszczeniu, na przykład przy oglądaniu filmów, jak masz paski po bokach, tam są czasami plamki. To są wady matrycy, tego się nie da. Jedni mają więcej, jedni mają mniej. Słyszałem, że ludzie oddawali to na gwarancję, uznawali to, więc jeżeli ci to bardzo przeszkadza, to możesz wymienić, tylko no nie wiadomo, jaki następny model dostaniesz. Ale to spotykane, u mnie musi być to samo. Mam to wodoodporne etui mojego Note 2. Fajnie się sprawia, po dwóch dniach na zapięciu mi się rozerwało. Ja osobiście oprócz wodoodpornego etui dokupiłem wsuwkę, flip covera i gumowe etui na klapkę, baterii oraz mam zamiar w najbliższym czasie dokupić ładowarkę bezprzewodową. To ładnie, ładnie. Ładnie tych akcesoriów już poszło. No więc fajnie, fajnie. Ja uważam, że to etui właśnie do wody to było dobre rozwiązanie na wakacje, ale w tym roku niestety nie mam wyjazdu wakacyjnego, więc nie będzie mnie potrzebne. Odnośnie tego, że następne Q&A mógłbyś nagrać z dwoma kamerkami S4, no to dzisiaj jeszcze świeży film koło południa był wyrzucony z aparatu, dość obszerny, ponad 20 minut, więc zapraszam. No ale dzisiaj niestety nie ma sprawy, tam następny Q&A, jak tylko będę się dobrze czuł, to zrobię. Oczywiście nie ma problemu z kamerą na swoją twarz, ale dzisiaj po prostu no, kiepsko się czuję po wczorajszej nocy. Może tym zakończymy Q&A. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.